Chcę mówić o człowieku, który pragnie być szczęśliwy. Kto nie chce być szczęśliwy, nie? Wszyscy chcą być szczęśliwi, chcą być zadowoleni. I Pismo Święte bardzo dużo mówi na temat szczęścia. Bardzo dużo na temat szczęścia. Tylko że każdy z nas inaczej rozumie to szczęście, a Pismo Święte też może wydawać się, że zupełnie inaczej niż my, ludzie, sobie to szczęście wyobrażamy. Chcę nawiązać tutaj do psalmu pierwszego. Niektóre tłumaczenia podają błogosławiony, to warszawskie podaje szczęśliwy jest mąż. To szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi, przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Ja myślę, że bardzo często spotykamy ludzi, którzy mówią, byłbym szczęśliwy, gdybym miał trochę więcej albo dużo więcej pieniędzy. I niektórzy szczęście upatrują w środkach materialnych, w bogactwie. Brat Wojciech dzieli się z nami w czwartki księgą kaznodziei. I kaznodzieja opisuje i mówi sam o sobie, jeżeli autorem jest Salomon, a tak by należało myśleć, to on próbuje różnych rzeczy w swoim życiu, które przyniosłyby mu szczęście i satysfakcję. Różne rzeczy. I mądrość, i głupotę. I bogactwo, i biedę. Różne rzeczy. Ale okazuje się, że gdzieś to bogactwo nie dało mu szczęścia, kiedy on tak bogacił się, a Salomon był bardzo bogatym człowiekiem. Hiob, o ile się nie mylę, albo był na pierwszym, albo na trzeci na liście najbogatszych w ówczesnym starożytnym świecie. Tak bardzo był bogaty. Ale czy bogactwo daje nam szczęście? Kiedyś czytałem w okresie międzywojennym bodajże, dr Billy Graham o tym wspominał, było chyba pięcioro najbogatszych ludzi w Stanach mieli więcej bogactwa niż cały skarbiec Stanów Zjednoczonych. Ale jak przypatrzycie się końcowi ich życia, wszyscy skończyli tragicznie. Albo samobójstwem, albo w więzieniu, albo w domu starców. Żaden nie skończył normalnie. Pytanie jest, co jest źródłem, jakie jest źródło prawdziwego szczęścia. I ktoś bardzo mądrze powiedział, pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze dają możliwości. Jak masz pieniądze, masz duże możliwości. Od faktu, że ktoś nagle zdobył majątek, dużo pieniędzy, wygrał w totolotka, czy teraz są już inne gry, gdzie się wygrywa, nie wiem, dziesiątki milionów. Okazuje się, że ci ludzie bardzo często nawet tracą zmysły. Okazuje się, że nie potrafią sobie poradzić z bogactwem. Dlatego też Bóg nie chce, żeby chrześcijanie za szybko się bogacili. Bóg chce sprawdzić, czy to, co masz, czym dysponujesz, może i służy innym. Oczywiście nam, na nasze potrzeby, ale też z tego, co Bóg nam daje, jesteśmy gotowi udzielać innym. Paweł powołał się na niezapisane w Ewangeliach słowa Pana Jezusa, bardziej błogosławioną, bardziej szczęśliwą rzeczą jest dawać niż brać. To jest ciekawe, bo przecież gdy mi ubywa, to ja będę się czuł szczęśliwy. Proszę? Będzie lżej.
Będzie lżej, tak. No niektórzy nie chcą, żeby im było lżej. To jest ciekawe, ale tak jak dawanie, hojność, pomoc, wsparcie, dobre słowo, odkrywamy, że pomaganie innym, nie tylko środkami, ale w ogóle pomaganie innym sprawia nam radość. Bo okazuje się, że jakby coś z Bożego, z Bożej natury przejawiamy w tym, kiedy jesteśmy hojni, kiedy dajemy, kiedy wspieramy, kiedy pomagamy innym, to naturalnie Bóg daje nam radość. Ale kiedy pytamy o to szczęście, kiedy Pismo Święte definiuje nam człowieka szczęśliwego, to autor tego psalmu pierwszego mówi, w jaki sposób, co sprawi, że ty i ja będziemy odczuwać, mieć to poczucie szczęścia i spełnienia. Mogę być biedny i być szczęśliwy. Ja myślę, że szczęście to nawet nie jest brak kłopotów. To nie jest, człowiek szczęśliwy to nie jest ten, który chyba gdzieś tam buja się na hamaku, prawda, i tak ktoś jeszcze go może wachluje. Nie. Człowiek może być szczęśliwy, będąc pośród największych zawirowań w swoim życiu, nadal może odczuwać poczucie szczęścia. Chyba wczoraj spotkałem brata, braterstwo ze zboru z Ustrojem, w Chorwacji byliśmy. Teraz, ja sobie tak myślę, jak ja bym był teraz w Chorwacji, jakie by to było fajne uczucie i tak gdzieś... Ale czasami mamy wrażenie, że gdzieś, jeśli pojadę, tam znajdę szczęście. Niektórym może Chorwacja nie wystarczy, gdzieś dalej. Ale gdzieś tam wydaje nam się, jeśli tam będę, to będę szczęśliwy. Pamiętam, jak studiowałem, mnóstwo Polaków i to wierzących wyjeżdżało na zachód. Do Ameryki, do Niemiec. I Pan mi wtedy coś powiedział. Przez słowo. Tak to odebrałem też dla siebie. Zostań w kraju i czyń dobrze. Zostań w kraju. Oczywiście ja nie miałem zamiaru gdzieś tam wyjeżdżać. Ale wiecie, to było takie powszechne. A Pan mówi, zostań. A więc musimy, bo wiecie, można różnie, gdziekolwiek mogę jechać i to nieszczęście, które jest we mnie, mogę zawieźć i zawiozę wszędzie. A jeśli mam szczęście gdzieś tam w sobie, może nie bezpośrednio w sobie, ale ja je mam od kogoś, to gdziekolwiek jestem, ja będę szczęśliwy. Amen? Ja będę szczęśliwy. Może nie będę miał dużo, może nie będę w super miejscu, ale ze mnie będzie tryskać szczęście, radość, bo tak nagle odkrywam, że to źródło jest zupełnie gdzieś indziej. Nawet nie we mnie przecież samym. Nie w jakichś materialnych rzeczach. Kaznodzieja czy psalmista tutaj mówi, jest szczęśliwy człowiek. Szczęśliwy, błogosławiony jest człowiek. I tak, moi drodzy, możemy zobaczyć, że chociaż radujemy się, ktoś mówi, ale moja rodzina jest szczęście. I rodzina może przynieść nam i przynosi dużo szczęścia. Nie od razu to wszystko jest takie, wiele rzeczy się musi wyklarować, wykształtować, kosztuje nas to trudu i wysiłku, tak jak życie. Ale mówi, to jest. Ale okazuje się, że ani bliźni, ani rzeczy materialne, ani jakieś miejsce na tej ziemi tak naprawdę nie może sprawić, że będę szczęśliwy. I odkrywamy, że to źródło szczęścia jest w kimś innym. Jest zupełnie gdzie indziej. Asaf w Psalmie 73 odkrywa dla siebie szczęście. Zobaczcie, jak łatwo wpaść w takie poczucie
niezadowolenia, niespełnienia, zazdrości. I on tam wyraźnie w psalmie 73 mówi: zazdrościłem komu? Zuchwałym, bezbożnym, ludziom, którzy się nie liczyli z ludźmi i z Bogiem. Zazdrościłem im bogactwa, ich przyjemnego życia. Jak on tam mówi, krzepkie i zdrowe jest ich, nawet zdrowi są. Lekarza nie potrzebują, bezbożni są, klną co słowo. A Asaf mówi, a ja do zboru chodzę, modlę się, poszczę. I on tam mówi, że jest mu ciężko. Aż odkrył, że prawdziwe szczęście jest zupełnie gdzieś indziej. Ani nie zazdrość, ale popatrz na tego, który staje się źródłem wszelkiego szczęścia i błogosławieństwa. Bo tak naprawdę, jeżeli Jego nie ma w twoim i w moim życiu, nigdy, nigdy, nigdy nie będę spełnionym człowiekiem. Amen. Zawsze będzie mi czegoś brakować. Będę czegoś ścigał, będę za czymś gonił. I Asaf zrobił dobrą rzecz, poszedł do Boga z nim porozmawiać. Tak cieszymy się, bo dzisiaj, wczoraj, dziadek, jestem taki, że nie popatrzyłem wczoraj, dzisiaj dopiero zauważyłem, że Ruta nagrała samka. Mówi sam. Nikt mu nie mówił. I to na tym nagraniu samek siedzi i mówi: Jezu, dziękuję ci za tatusia i mamunię i za opiekę. Czyli opiekę. Wiecie, sam. Asaf mówi, dobrze, że samek chce rozmawiać z Panem Jezusem. Nie wiem, na ile to jest świadome, ale dobrze, że chcę. Asaf mówi, muszę iść porozmawiać z Bogiem o szczęściu. Pamiętacie, jak ten psalm 73 się kończy i tam gdzieś w środku on mówi, zazdrościłem i tak dalej. I mówi, omal nie poślizgnęły się moje nogi. I później wyznaje, ale moim szczęściem jest co? Jest być blisko Boga, być u źródła, czerpać z tego źródła życia, szczęścia, którym jest sam Bóg. Być blisko, lecz moim szczęściem. Mówi tak, kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi nie mam w nikim innym upodobania. Nie mam w nikim innym upodobania. Nic innego nie stoi wyżej od ciebie, Boże. Byłem głupi. O mało nie potknąłem się, nie poszedłem za tymi bezbożnymi. Patrząc, że dobrze im się powodzi. Niczego im nie brak. Robią, co chcą, ale później nagle, kiedy wołałem do ciebie, ty mi uzmysłowiłeś, że koniec ich jest tragiczny. Tragiczny. Droga bezbożnych wiedzie donikąd, kończy się psalm pierwszy. A moglibyśmy powiedzieć, droga bezbożnych wiedzie na zatracenie. Jeremiasz w 17 rozdziale tak pisze w swojej księdze też o szczęśliwym człowieku i też o człowieku, którego życie, on jest szczęśliwy, bo jest jak to drzewo zasadzone przy strumieniach wód. I Jeremiasz troszeczkę akcent kładzie na coś innego, ale jedno z drugim jest ściśle z sobą związane. Bo przecież moje zaufanie do Boga objawia się zaufaniem do Jego słowa. Moje pragnienie Boga objawia się pragnieniem Jego słowa.
Ja sobie nie wyobrażam odrodzonego chrześcijanina. Nie wyobrażam sobie. Uważam, że jeżeli chrześcijanin nie ma głodu, pragnienia, tęsknoty za Słowem Bożym, jeżeli nie spędza z tym Słowem czasu, to znaczy, że jest duchowo chory albo już bliski śmierci. To jest tak, jak ja bym nie chciał jeść chleba, jak ja bym przestał jeść. To jest ten chleb. Tak Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. Chleb jest potrzebny dla mojego ciała, a Słowo Boże jest konieczne, niezbędne dla mojego ducha. To, co jest z ciała, jest ciałem, ale to, co jest z ducha. Mój duch potrzebuje nie chleba materialnego, mój duch potrzebuje Słowa Pana, Słowa Bożego, Jego obecności. I on mówi tak w 17 rozdziale Jeremiasz, przeklęty od 5 wiersza, przeklęty, tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega. Z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Przeklęty, nie znajdzie szczęścia człowiek, który zamiast w Bogu szuka w drugim człowieku szczęścia. Ludzie nas zawiodą. Nieraz tego doświadczyliśmy i doświadczymy. Ludzie zawodzą. Nie polegaj na człowieku. Polegaj na tym, który jest źródłem życia i szczęścia. Na nim buduj silne duchowe życie. Oprzyj się o jego słowo. Popatrzcie, i ten człowiek jest przeklęty, bo polega i z ciała czyni swoje oparcie, od Pana odwraca się jego serce, jest jak jałowiec na stepie, nie widzi tego, że przychodzi dobre, mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Nie ma życia. Ale jest szczęśliwy mąż, błogosławiony, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. I Jeremiasz w tym fragmencie słowa i Psalm pierwszy mówią o czasie posuchy, suszy. Tamten jak drzewo we właściwym czasie, który jest nad strumieniami wód i nawet wtedy, kiedy przychodzą złe chwile, zły czas, on się tym nie frasuje. On nadal ma satysfakcję, on ma szczęście, on ma radość, bo czerpie ciągle życie i moc od Boga żywego, od tego, któremu zaufał, od tego, którego, do którego słowa się zwraca. A więc jest to człowiek szczęśliwy. Psalm 84, od 3 do 8 wiersza też jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo głęboki. Ja go czytałem tutaj, to był ulubiony psalm już świętej pamięci Agnieszki, o którą żeśmy się modlili. On zaczyna się tak, popatrzcie. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą, Sela. Błogosławiony, szczęśliwy człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą, z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. I druga połowa wiersza 11. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Zobaczcie,
Jeśli chcę znaleźć szczęście, dokonuję pewnych wyborów, pewnego wyraźnego ukierunkowania. Tęskni. On pragnie. On nie może się uspokoić, dopóki nie będzie, nie zbliży się do Bożej obecności. Tak więc mogę powiedzieć, że szczęśliwi ludzie to nie ci, którzy nie doświadczają problemów w swoim życiu. Doświadczamy różnych przeciwności, ale źródło naszego szczęścia, powodzenia, błogosławieństwa jest w Bogu, a nie w okolicznościach czy innych ludziach. Jest w Bogu. W tym tygodniu we wtorek, czyli przedwczoraj, tak? We wtorek usługiwałem w Skoczowie. I wiecie, oni tam mają we wtorki, nie mają takiej godziny biblijnej jak my. Oni mają we wtorki modlitwy. Ale zapragnęli, żebym dzielił się na temat okultyzmu słowem. I to miało być takie krótkie wejście, wiecie, 3 pieśni i miała być usługa. No i zaczęli uwielbiać. Bardzo sporo ludzi przyszło. Zaczęli, pastor prowadził uwielbianie, gra na gitarze, głośno śpiewa. I zaczęli śpiewać, zaczęli uwielbiać. I tak jak czasami w naszym zborze, zacząłem śpiewać na językach. I zaczęła cała sala, ci, którzy mają tą możliwość, zaczęli dołączać i śpiewać. Wszyscy zaczęli śpiewać na językach, uwielbiać Boga. Tak jak my dzisiaj, coś z tego. I nagle słucham, wiecie, to z tego 15 zrobiło się pół godziny, to nie jest ważne. I nagle słyszę pastora, który śpiewa jakby refren po angielsku. I wyraża pewne rzeczy. Moja dusza tęskni za Tobą. Moje serce Ciebie pragnie. Tam były 3 takie różne stwierdzenia. On to śpiewa po angielsku, a ja już trochę znam angielski i ja to rozumiem. I śpiewa raz, i drugi, i trzeci. Jego żona wychodzi na środek. Ja sobie tak słuchając Wiesława, bo ja go tutaj z tej strony nie znam, mówię, no nauczył się refrenu po angielsku i śpiewa. Wychodzi jego żona. I mówi, to co on mówi, to co on śpiewa, to jest dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem. Moja dusza Ciebie pragnie. I dowiedziałem się na koniec, że on nie zna angielskiego. I on nie wiedział, co śpiewa. I jego żona też nie zna angielskiego. I ona mówi, kiedy on śpiewał, ja słyszałam to po polsku. To jest to, kiedy Duch Święty porusza się w zgromadzeniu. Kiedy zaczynamy uwielbiać Boga, kiedy nasze serca wyrażają tęsknotę, chwałę i uwielbienie, bo Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Kiedy nie jesteśmy zainteresowani, kiedy skończymy, ale przychodzimy, aby pokłonić się, oddać chwałę i wyrazić, Boże, my Ciebie potrzebujemy więcej, więcej. Tęskni moja dusza. Lepszy jeden dzień w Twoich przedsionkach, Panie, niż gdzie indziej 1000. To jest cudowne widzieć, jak Bóg przychodzi i działa. I moje serce, wiecie, jest poruszone. Na synodzie jest dotknięte usługą tego brata, o którym mówiłem, a w niedzielę przeżywaliśmy tutaj bardzo dobry czas. No nie wiem jak wy, ale ja dobry. I jestem ciągle poruszony tymi decyzjami. Bo to nie jest takie od, że ktoś wzruszony, płacze, oddaje życie Bogu. I musimy się też modlić o nich. I teraz we wtorek ta wspaniała też społeczność i dzisiaj znowu mamy kolejną. Bóg jest obecny pośród swojego ludu. Wiecie, Bóg ma dla nas dużo więcej niż my myślimy i prosimy. Bóg chce udzielać nam swego błogosławieństwa. Kiedy byłem na synodzie i modliłem się, wychodziłem, wiecie, modlę się o nasz zbór, o nasze miasto, o Czechowice. I w imieniu Jezusa gromiłem te moce ciemności nad tym miastem.
aby jeńcy zaczęli wychodzić na wolność. Ja wiem, że my się o to modlimy, żeby wielu ludzi mogło jeszcze poznać Jezusa, doświadczyć Jezusa. Żeby skończyć dzisiaj moje zwiastowanie. Psalmista daje konkretne rady, jeśli chcesz być szczęśliwy. Ja mówię tak, to jest takie 3 razy nie, teraz będzie referendum, ile tam? 4 razy, jedni oczekują, że będzie tak. Tu jest takie 3 razy nie, mocne 3 razy nie. I mocne 2 razy tak. On mówi tutaj wyraźnie, ten jest szczęśliwy. Ten będzie doznawał uczucie, poczucie, miał szczęście, miał to źródło, który nie idzie za radą bezbożnych. Nie jest nimi zachwycony. Zobaczcie, 3 rzeczy. Nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Rada, droga i grono. Rada, droga i grono. Towarzystwo. Zobaczcie, ile zła, ile nieprawości, ile nieszczęścia jest przez dobór złego towarzystwa. Prawda? Nigdy by tego ci ludzie nie zrobili, gdyby nie byli w złym towarzystwie. Oczywiście oni byli, okazuje się, słabi, ale to towarzystwo wpłynęło tak na nich, że a oni będąc słabymi, zrobili rzeczy, których by nigdy nie zrobili. A więc nie wolno nam iść za tym, co radzą bezbożni. Chrześcijanin próbuje czasami w sposób niewłaściwy rozwiązać swoje problemy. Nie rób tego. Nie słuchaj tego, co mówi świat, jak oni rozwiązują problemy. Ale idź i zapytaj Pana, weź tą księgę i zapytaj, Boże, co ja mam zrobić? Co Ty, Panie, radzisz? No, dziwne są te rady Biblii. Ten świat mówi, oddaj tak samo. Jak nie oddasz? Dziwne są rady Jezusa. Panie, jak mi ktoś zabierze, co tam było? Płaszcz, daj mu i co? I suknię? Ja będę walczył. I nie chcę mówić o każdej sytuacji, ale zobaczymy, że rada bezbożnych będzie, oddaj tak samo albo jeszcze mocniej. Jeszcze nie widziałem Jezusa, żeby się wykłócał. Ja wiem, że trzeba bronić swoich interesów, ale jak to robimy? Jezus mówi, uczcie się ode mnie, bo jestem jaki? Cichy i łagodnego serca. Czy mam? Nie idzie za radą bezbożnych, nie naśladuje sposobu tego świata, nie stoi na drodze grzeszników, czyli nie jest w miejscu, który prowadzi do złych rzeczy. To nie jest moja droga. Tam Salomon pisze w Przypowieściach. Namawiają, to towarzystwo namawia, chodź z nami. Swój los zwiąż z naszym. Nie. Ja swój los chcę związać i związałem zupełnie z kimś innym. Nie idzie za radą. Zapytajmy sobie, mam coś zrobić. Co radzi Bóg w swoim słowie? Jaka jest Jego rada? Co powinienem zrobić? I czasami, drodzy, wydaje się, że w oczach świata jest to głupie. Bo tak jest. W oczach świata to jest głupie. Ale w oczach Boga okazuje się, że to jest mądrość. I nagle widzimy, że przestajemy my walczyć, a Bóg zaczyna o nas walczyć. Że objawiamy mądrość Boga. Synu, jeśli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeśli mówią, chodź z nami. Popatrzcie, jakie wielkie ostrzeżenie. I tak naprawdę
To trzy razy nie jest niesamowicie ważne. One pokazują, to jest taki test naszego charakteru. W takich właśnie sytuacjach, kiedy jestem namawiany do czegoś złego, kiedy jestem wzywany do czegoś, czy też jestem pośród, nagle znajdę się, nie wybieram sam. Mogę się znaleźć wśród ludzi, którzy szydzą, ale takiego towarzystwa i takiej przyjaźni nie wybieram. To nie jest grono ludzi, z którymi chcę się zabawiać, przebywać. Jeśli jestem, to dlatego, aby im dawać świadectwo o Panu, ale nie chcę być razem w tym miejscu, gdzie mój Pan jest wyśmiewany, czy wydrwiony, czy jego zasady. I te sytuacje pokazują, jaki jest mój charakter. Pamiętajmy, drodzy, zadbajmy o swój charakter. Pamiętaj, jesteś nowym stworzeniem. Jesteś zupełnie kimś innym. Stałeś się nowym stworzeniem, a to znaczy, że jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa, Jego uczniem. Kiedyś bym to zrobił, dzisiaj nie. Kiedyś bym nawet tego nie widział, że jest to złe, ale dzisiaj już widzę. Bo tu chodzi o życie i chodzi o szczęście. Że będę mógł spać spokojnie, będę miał czyste sumienie. Pamiętajmy, że tego, kim jestem, buduj taki mocny kręgosłup moralny. Miej wartości, kodeks etyczny oparty o zasady Bożego Słowa. Żebyśmy nie ulegali takim bieżącym prądom, wpływom, które są w tym świecie. Paweł w liście do Efezjan nam mówi, żebyście nie ulegali tym różnym wpływom. Pamiętaj, budując taki pozytywny szkielet moralny, emocjonalny, buduj takie poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, że nie będziesz ulegał czy strachowi, czy niepotrzebnemu jakiemuś zawstydzeniu, bo akurat chcesz dobrze i to wymaga odwagi, a ty czujesz się taki zakłopotany. Pamiętajmy, drodzy, że budujemy życie, swoje życie. Ono wróci kiedyś do nas i nie chodźmy na skróty. I ostatnia rzecz, tożsamość, wartości i kodeks, bezpieczeństwo, które znajdujemy w Bogu emocjonalne i samodyscyplina, aby być przykładem, aby trzymać się Bożych zasad, dbać o nie w taki zdyscyplinowany sposób. Mam swój czas z Bogiem, mam swój czas z rodziną, mam swój czas z Kościołem. Ja pilnuję pewnych rzeczy, osobistej modlitwy i tak dalej, ale to wymaga samodyscypliny. Tak się buduje charakter. Abym był szczęśliwy i nie znalazł się na drodze grzeszników i nie szedł za radą bezbożnych, nie znalazł się wśród szyderców. I dwa razy tak. W sensie tak, że mam odwagę powiedzieć nie, asertywność, wiem, ja na to się nie godzę. Ja mam inne wartości. I po drugie, to co tutaj autor tego listu mówi, mam upodobanie w słowie Pana. Czyli w samym Panu. Ja mam w Nim upodobanie. To znaczy, no, jeżeli mam w czymś upodobanie, jeżeli za czymś tęsknię i to ma dla mnie wartość, to nie jest tak, że raz w tygodniu zaglądnę do tej księgi. Ale ja mam swój czas z Bogiem i z tą księgą. Ja rozmyślam, ja się zastanawiam. I tutaj to słowo jest bardzo takie mocne. Ono jest związane z tęsknotą i pragnieniem. To rozmyślanie, to rozważanie. Z tym ono jest związane. To płynie gdzieś tam wewnątrz mnie. Ten głód, to pragnienie, tęsknota za Jego słowem. Czyli trzy razy nie, dwa razy tak.
tak na nie. Ja mam odwagę powiedzieć nie, nie zgodzić się z tym, co jest nieboże i niewłaściwe. I mam tak dla Bożego Słowa, aby z Nim spędzać czas. Bo efektem tego, tej obietnicy, zobaczcie, kiedy on zwróci się do Słowa, on o nim rozmyśla i tak dalej. Tu są pewne owoce tego. Zapisałem takich 4. Doznasz odświeżenia. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami woda. Tam, gdzie jest woda, tam jest świeżość, tam jest ciągle odświeżenie. Mój umysł, moje emocje będą pełne Bożego pokoju. Będzie wzmocniona moja wola, aby podobać się Bogu. Będę wydawał owoc dla Bożej chwały, wydając swój owoc we właściwym czasie. Nawet kiedy przyjdzie czas posuchy, różnych trudności, ja będę owocny dla Boga. Będę miał powodzenie w działaniu. Wszystko, co uczyni, powiedzie się. I na koniec, w 6 wierszu, Bóg będzie troszczył się o moją drogę. Bóg będzie się troszczył. I nagle odkryjesz, przecież ja tutaj niewiele zrobiłem i nagle mam Jego błogosławieństwo. Widzę, jak Boża opatrzność, Boża troska jest nad moim życiem i Bóg mi błogosławi. Każdy, kto chce być szczęśliwy, musi podjąć pewne konkretne kroki. Bez tych kroków, o których mówi ten psalm, bez tego zaufania, o jakim mówi nam Jeremiasz w 17 rozdziale, nie możemy doświadczać prawdziwego szczęścia. Ale Bóg jest Bogiem, który nas chce obdarzyć swoim szczęściem. Chce, żebyśmy zobaczyli, że to źródło nie jest w nas, nie jest w ludziach, ale możemy go odkryć głębiej i głębiej, więcej i więcej w naszej osobistej relacji z Panem i z Jego świętym Słowem. Chciejmy Bogu powiedzieć na koniec dzisiaj. Panie, Ty jesteś źródłem mojego szczęścia. Ja może biegam za różnymi rzeczami, ale nie chcę stracić Cię z moich oczu. Chcę z Ciebie czerpać łaskę za łaską. Chcę iść z mocy w moc. Chcę tej pełni mocy Ducha w moim życiu. Powstańmy, aby się modlić. Chcielibyśmy otworzyć nasze serca, choćby też nasze usta. Tam, gdzie stoisz, może będziesz chciał się pomodlić indywidualnie, nie wiem. Ale chcielibyśmy powiedzieć coś Bogu w związku z Jego Słowem. Panie, ja Ci tak dziękuję, że jest dość szczęścia, bezpieczeństwa, radości w Tobie samym, w tej relacji z Tobą, w społeczności z Tobą, Panie. Panie, wybacz mi momenty, chwile, kiedy gdzieś oddalam się od Ciebie. Panie, chcę doświadczać tego odświeżenia, tak jak to drzewo nad strumieniami wód, odświeżenia płynącego z bliskości z Tobą i z Twoim Słowem, Panie. I my chcemy doświadczać tej bliskości, tego odświeżenia, które płynie z Twojej obecności, Boże. I modlę się, aby każdy z nas był jak takie drzewo, Panie, aby każdy z nas posadził się blisko Twojego Słowa i Twojej obecności, aby czerpać ze zdrojów zbawienia, ze źródeł wód żywych. Oto się modlę dla samego siebie i dla nas. Panie, aby zbór, aby nasze życie przerodziło się w taki ogród, Panie, wydający ogród pełen drzew, wydających dobry owoc dla Twojej chwały. Błogosław Słowu Twojemu w naszych sercach, w nas. Błogosław nas, Panie. Halleluja.